Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad połowę trzynastek. Małopolskie placówki wypłacą w sumie około 707 tysięcy dodatkowych rocznych świadczeń. Do tej pory trzynastkę otrzymało ponad 369 tysięcy osób w województwie małopolskim. Aby otrzymać trzynastkę, nie trzeba składać żadnych wniosków. Jest ona wypłacana uprawnionym osobom z urzędu. Jest ona wypłacana w standardowych terminach płatności wraz z kwietniową emeryturą czy rentą. Takich terminów jest kilka. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Prawo do dodatkowego świadczenia rocznego mają osoby, które pobierają emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki czy świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, strukturalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidów wojennych czy wojskowych. Wysokość trzynastki to 1250 zł i 88 groszy brutto. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile do 31 marca miały ustalone prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli wypłata świadczenia była zawieszona, na przykład z uwagi na osiągnięcie zbyt wysokich dodatkowych zarobków, wtedy trzynastka nie będzie przysługiwać. Warto także dodać, że z dodatkowego rocznego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje potrąceń i egzekucji.